Dzień dobry, witam Was serdecznie w cyklu edukacyjnym Jak inwestować, gdzie zapraszamy inwestorów i pytamy o ich podejście do inwestowania od A do Z. Dziś odcinek numer 28. Naszym gościem jest Rafał Lindemann, programista, przedsiębiorca i inwestor indywidualny. Rafał zaczął swoją inwestycyjną karierę od wtopy, próbując swoich sił w analizie spółek. Zresztą do giełdy zniechęcał się kilka razy, ale finalnie trafił na ETF-y i z nimi pozostał. W ostatnich latach dużo eksperymentował, co pomogło mu poznać siebie i określić, z jakim portfelem będzie czuł się dobrze. Co ciekawe, do prowadzenia inwestycji aktualnie wykorzystuje swoje autorskie narzędzie. Pod nagraniem znajdziecie linki do materiałów, o których wspominamy. Zachęcamy Was do zadawania pytań, na które odpowiemy w najbliższym Q&A. Zapraszamy też na atlasetf.pl w nowej odsłonie, gdzie obecnie znajdziecie ponad 9000 ETF-ów z Europy, USA i Kanady i z każdym miesiącem będzie coraz więcej funkcji. Ja nazywam się Artur Wiśniewski i serdecznie Was zapraszam. Partnerami odcinka są Beta ETF, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Biuro Maklerskie mBanku oraz Finax. Cześć Rafał, witam Cię serdecznie w naszym cyklu edukacyjnym Jak inwestować. Dzięki wielkie, że przyjąłeś zaproszenie. Cześć. Rafale, cieszę się, że się widzimy. Widzimy się online. Znamy się chyba od niedawna, ponieważ Ty prawdopodobnie, podobnie jak ja, jesteś w klanie finansowych Ninja. Nawet nie prawdopodobnie, tylko na pewno jesteś w klanie finansowych Ninja. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja tam nie bywam aż tak często, więc nie wiem, czy ty tam jesteś bardzo aktywny, ale ja ciebie poznałem dopiero teraz ostatnio w Karpaczu przy okazji konferencji Wall Street. Jak podobała ci się konferencja? Wiesz, generalnie bardzo pozytywnie. Chociaż to była moja pierwsza konferencja w ogóle tego typu. Więc miałem takie różne, powiedzmy, oczekiwania wobec niej. Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to, jak dużo ludzi inwestuje na polskiej giełdzie. W kontekście tego, że ja inwestuję właśnie w ETF-y, raczej poza Polską, to było dla mnie tak, wow, jeszcze ktoś w ogóle siedzi na tej giełdzie i tak tylko i wyłącznie na polskiej giełdzie. To było chyba dla mnie taki najbardziej ciekawe i mieli ku temu bardzo dobre powody swoją drogą. Więc to też było fajne. Miałeś okazję zobaczyć prawdopodobnie wszystkich inwestorów, którzy na polskiej giełdzie inwestują. No to dzięki nim moje emerytalne inwestycje dały radę, tak? Ten PPK na przykład, gdzie nie mam wyboru. Więc tak, dziękuję wam wszystkim. Ty byłeś tam chyba nie tylko jako uczestnik, czyli osoba, która jechała posłuchać o inwestowaniu, o tym jak to robić, ale też chyba jako wystawca. Tak, troszeczkę nieoficjalnie w pewnym sensie, nie byłem sponsorem tej imprezy, ale buduję swój produkt, miałem tam swoje mikrostoisko, więc pojechałem tam głównie rozmawiać z potencjalnymi klientami, z innymi inwestorami, którzy mogliby z tego skorzystać. No ja przyznam się szczerze, bo ja widziałem twoje stoisko w tej części wystawowej, nie widziałem wcześniej, znaczy nie znałem twojego brandu, tego czym się zajmujesz, ale zobaczyłem, że Michał Szafrański od razu do ciebie podbiegł i serdecznie się z tobą przywitał, a potem, no potem mieliśmy dyskusję, tak, chyba po wykładzie Pawła Malika, dopiero wtedy mieliśmy okazję, no, zamienić pierwsze zdania ze sobą. Tak, dokładnie tak. A czy mógłbyś powiedzieć w skrócie, bo ja już miałem okazję, dzięki tej okazji właśnie w Karpaczu, już o tobie chwilę usłyszeć, o tym, czym się zajmujesz, no ale być może w szerszych kręgach twoja działalność nie jest jeszcze znana. Czy mógłbyś przynajmniej krótko powiedzieć, czym się zajmujesz i kim jesteś? Generalnie ja określam siebie jako twórca, jestem inżynierem programowania z wykształcenia i zawodu, ale lubię tworzyć rzeczy, robię to już ponad 20 lat. Zawsze byłem samoukiem zresztą. Mam synka, lubię biegać, jeździć na rowerze, grać na klawiszach, jeździć i podróżować, tak bym to powiedział w skrócie jako osoba. Jeżeli to, czym się zajmuję w tej chwili, no to buduję produkt, który nazywa się Capitali, ale to jest długa ścieżka, którą przeszedłem, żeby do niego dotrzeć. Generalnie, tak jak mówiłem, no już zajmuję się ogólnie robieniem rzeczy różnych 20 lat, tak zawodowo. Pierwszy swój produkt zbudowałem, mając
25 lat temu, nie mając, tylko 25 lat temu, to jeszcze koniec liceum, początek studiów, to był komunikator internetowy, który był dosyć znany w Polsce. To jeszcze czasy, gdzie internet do bloku był doprowadzany po sieci lokalnej, więc to naprawdę jakieś antyczne rzeczy i korzystało z niego kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No a potem pracowałem w agencji reklamowej, gdzie też próbowałem coś na boku robić, ale tak nie do końca mi to wychodziło, nie znalazłem co-foundera gdzieś, biznesplanu nie wymyśliłem na to, to tak się nie trzymało kupy. Potem zacząłem pracować w spółce technologicznej, w startupie z Krakowa, nazywał się Base. Nazywał, bo został wykupiony przez Zendeska 5 lat temu i tam spędziłem z kolei 9 lat. No i gdzieś już na koniec tej ścieżki miałem właśnie taką silną potrzebę wrócenia do tworzenia, do budowania znowu, do tych 25 lat wstecz, tego uczucia, jak tworzysz coś własnego. No i zacząłem robić swój mikrostartup, czyli to Capitali. Czyli można powiedzieć, że ty jesteś programistą, tak? Bo chyba niektórzy obrażają się, kiedy mówi się o nich per informatyk. Ja nie lubię słowa programista, informatyk zresztą też. Programista jakoś kojarzy mi się ze stenotypistą, a deweloper jako osoba, która buduje z gotowych komponentów, więc mi się bardzo podoba inżynier oprogramowania, no bo to jest to, pracuje przy oprogramowaniu, ale w taki bardziej inżynierski sposób, tak? To nie jest tylko klejenie i kodowanie, tak? Tylko po prostu... tylko jest taka bardziej praca, gdzie trzeba przemyśleć to wszystko od początku do końca, gdzie masz faktyczną kontrolę nad całym tym procesem. Ale tak, dla ciebie mogę być programistą na ten wywiad. Można zajmować się, będąc programistą, różnymi obszarami, różnymi specjalnościami i też pewnie można rozwijać się w różnych korporacjach, które specjalizują się w różnych tematach. Powiedz, jeśli możesz, trochę więcej o tym, jak rozwijała się twoja ścieżka zawodowa. No powiedziałeś, na początku był ten komunikator internetowy. Nie wiem, czy to był produkt, czy aplikacja tworzona na warunkach komercyjnych, czy to było bardziej hobbystycznie, ale powiedz, jak to się rozwijało u ciebie. Ogólnie rzecz biorąc, Connect, bo tak się nazywał ten komunikator, to było totalnie hobbystyczne, ja nie miałem tam w ogóle żadnego planu i pomysłu, co z tym dalej robić, dlatego zresztą to umarło po kilku latach, chyba ponad pięciu. Potem, jak wspominałem, pracowałem w agencji reklamowej, więc tam było dużo, to była duża agencja reklamowa, międzynarodowa, było robienie jakichś efektownych kampanii, jeszcze wtedy we Flashu, a potem już w czystym HTML-u. No a potem przeszedłem do tego startupu, gdzie jest zupełnie, no to jest zupełnie inny rodzaj pracy, bo pracujesz nad jednym produktem, tak, w agencji reklamowej. To są takie wszystko po prostu rzeczy, które żyją tydzień, miesiąc, tworzy się te rzeczy tak, no dla mnie to było trochę mało, nie czułem celu w tym, co robię, takiego większego, no i ten startup, gdzie budujesz jeden produkt, rozwijasz go przez, no ja tam siedzę 9 lat, tak, czy 10 w zasadzie, więc tak powoli go budujesz, tworzysz, to jest zupełnie inna zabawa, no i ten startup miał 180 osób chyba w szczycie. No a teraz Zendesk, w momencie, kiedy nas wykupywał, no to miał chyba 4000 ludzi na pokładzie, teraz jest gdzieś pewnie około 6000, to jest zupełnie inny rodzaj i rozmiar organizacji, aczkolwiek no budujemy dalej ten sam produkt tam. Także nigdy nie byłem takim najmitą, można powiedzieć. O, może w pewnym momencie byłem, jak miałem swoją działalność gospodarczą, ale to już dawno, dawno, dawno temu. Ale tak to raczej starałem się tak dopieszczać jeden produkt, zajmować się jednym ogródkiem, w tym odnajduje się najlepiej. Czym dokładnie zajmował się ten startup? To był CRM do sprzedaży, na przykład, tak? Czyli jeżeli miałeś, nie wiem, klientów, do których chcesz znaleźć i przejść przez nich przez ścieżkę sprzedaży, czyli zachęcić ich do tego, ustalić, nie wiem, ceny i potem zamknąć tego deala, no to używałeś takiego CRM-a po prostu do tego. To jest ta firma, która była zlokalizowana w Krakowie, tak? W Krakowie, tak. A ty pochodzisz z Warszawy, to co, tam dojeżdżałeś, czy się przyniosłeś z rodziną, czy jak? Ja tam się przeprowadziłem na jakieś pół roku, byłem trochę maskotką, bo byłem jedynym warszawiakiem zdecydowanie w całym zespole,
ale po pół roku dogadałem się tak, że się przeniosłem z powrotem do Warszawy i po prostu jeździłem tam raz na dwa tygodnie, na parę dni. Nawet prowadząc zespół, bardzo dobrze to grało jakby wszystkim, to co lubiłem ten okres generalnie. Jasne, a jak to się stało w takim razie, że zakończyłeś te projekty, wyszedłeś z nich i stwierdziłeś, że rozpoczynasz swój własny projekt autorski? No myślę, że raz gra tu czas, po iluś latach ciurkiem spędzonych w jednym jakby otoczeniu, już trochę zaczynasz szukać sobie jakichś nowych wyzwań. Przynajmniej na pewno ja tak mam. Dwa, tak jak wspominałem, też ja bardzo lubię tworzyć, więc w mniejszej organizacji masz dużo większy wpływ na to, co robisz, więc to niewątpliwie pomaga. Więc gdzieś tam, myślę, chodziła we mnie cały czas taka myśl, że kurczę, fajnie byłoby w końcu coś zrobić, więc szukałem pomysłu na to. A jako, że od, no już teraz to nie wiem, będzie 4 lata temu w zasadzie pojawiły się u mnie jakieś sensowniejsze pieniądze, zacząłem inwestować i śledziłem to w Excelach, które po prostu kompletnie nie dawały sobie rady ze swoimi potrzebami analitycznymi, powiedzmy, to w pewnym momencie tak, któryś raz dostałem informację, że Google nie zna takiego tickera jak Apple na przykład, czy jakiegoś ETF-a, który mam, bo on ma tendencję do zapominania z jakiegoś powodu. Po prostu wkurzyłem się i tak mnie tknęło, hej, w sumie to jest produkt, który mógłbym zbudować. Do tego nie istnieje taki, którego ja szukałem, bo ja zrobiłem bardzo głęboki research, byłem bardzo chętny zapłacić za coś takiego. Wiem, tak, kurczę, jest ścieżka monetyzacji w ogóle i nie ma takiego produktu, którego szukam. Jedyne, co mogę, w sumie tylko mogę zyskać, tak? No bo będę mógł sobie coś zbudować, no i będę mógł śledzić moje inwestycje i będzie super. To jest taki był pomysł. Zajmie mi to 3 miesiące i będę mógł to sobie robić iść na boczku. No. Chętnie cię dopytam też o to rozwiązanie, które właśnie rozwijasz, ale najpierw cofnijmy się i chciałbym cię zapytać, jak wyglądały twoje dotychczasowe doświadczenia w inwestowaniu? Od kiedy w ogóle jesteś na rynku? Jak wyglądały twoje pierwsze inwestycje? Na rynku jestem, myślę, gdzieś też można powiedzieć 20 parę lat, ale to jest takie bardzo, ja nie jestem aktywnym inwestorem, daytraderem czy cokolwiek w tym stylu, po prostu zawsze szukałem jakiegoś, nazwijmy się, prostego sposobu na wzbogacenie się, tak? Bo tak przynajmniej kiedyś na to patrzyłem, że skoro inni mogą, to przecież ja też, więc no, człowiek uczy się na błędach, więc ja miałem dużo nauki, więc na studiach w ogóle szukałem spółek, nie mając o tym zielonego pojęcia, nie wiedząc nic na temat tych spółek, patrzyłem na jakieś tam cyferki. Co gorsza, pierwsze 3 trafy zarobiłem, co spowodowało oczywiście, że później straciłem dużo więcej i kompletnie się do tego zraziłem i ustanowiłem, dobra, to będę teraz kupował fundusze, tam robi to ktoś, kto to ogarnia. Mhm. To poczekaj, bo ty się już rozpędziłeś, a ja chcę koniecznie dopytać, no bo widzę, że tutaj mam brata bliźniaka przed sobą, chciałeś zarobić dużo w krótkim czasie, także witaj w klubie. Moje początki i podejście do inwestowania na samym początku było bardzo podobne. Ja akurat zaczynam od funduszy, ale nieważne. Powiedz, zacząłeś od selekcji spółek, tak? Tak. Co to były za spółki? To były spółki z GPW, czy może z rynków zagranicznych? Czym się kierowałeś przy wyborze? Okej, to było tylko GPW, bo tylko do tego miałem dostęp wtedy. Czym się kierowałem przy wyborze? Przyznam, że już nawet nie pamiętam. Przeczytałem jakąś książkę, której tytułu nie pamiętam, nie przygotowałem się z tego. Ale czy to była analiza fundamentalna? Patrzyłeś na jakieś wskaźniki, na sprawozdanie finansowe, czy analiza techniczna, czyli jakieś kreski? Nie, to była fundamentalna. No bo właśnie, bo te kreski jakoś nigdy do mnie nie przemawiały, nawet do takiego kompletnego laika, chociaż w sumie powinny najbardziej, bo jest taka, prawda, jak wróżenie z usów, to idealne wręcz, ale raczej to była taka fundamentalna, tylko problem jest taki, pamiętam, że chyba w Wistule zainwestowałem jako pierwszą spółkę, jeżeli dobrze pamiętam, bo i tam właśnie patrzyło się na jakieś parę wskaźników, w tej książce był taki plan jakby, na co patrzeć, jak patrzysz na to, to i to się zgadza,
to kupuj, tak. I tylko, że to kupowałem i sprzedawałem na przykład 4 dni później, tak, bo siedziałem, pamiętam, w pracy i tylko gapiłem się na ten wykres, kiedy to się ciupeńkie ruszy i od razu sprzedawałem, czyli też przy okazji, no przy analizie fundamentalnej w ogóle nie o to chodzi, tak, ale więc jakby połączyłem sobie fundamentalną z techniczną, wszystko na opak. To u mnie początkowo horyzont inwestycyjny wyglądał podobnie, czyli około tygodnia, jak tam drgnęło ze 3% w górę, no to zgarniam, realizuję zyski, bo to jest taka modna strategia, realizacja zysków. 3% to jest tyle, co na lokacie wtedy w rok, więc bardzo się cieszyłem. Ja tylko nie miałem wtedy planu B, gdyby zaczęły się spadki i BESA, to wtedy na tą okoliczność nie miałem planu. A ty miałeś jakiś plan B? Nie, to była czysta spekulacja, można powiedzieć dla zabawy, tak? No, miałem normalne dochody jakieś już wtedy, więc był bardziej sposób na spróbowanie. A nóż, widelec, coś się uda, jak się to trochę rozkręci, to też na jakichś bardzo małych pieniądzach tak naprawdę, tam nie wiem, chyba 2000 zł na to przeznaczyłem, czy coś w tym stylu i no tak, dobra, żeby się pobawić. No i się pobawiłem i wszystko. Nie jest tak, że straciłem 100% tego, tak, no ale byłem na minusie i się wycofałem dosyć szybko tak naprawdę. A w jakich okolicznościach pomyślałeś o funduszach? Czy to jest tak, że przyszła jakaś BESA, okres dłuższych spadków, w czasie których te twoje spółki spadały i straciłeś poczucie kontroli? Czy był jakiś inny pomysł, który za tym stał? Nie. Za tym stało po prostu to, że widziałem, że kompletnie spekulowanie w moim wydaniu nie ma najmniejszego sensu. Szybko mnie to znudziło po prostu. I wtedy pomyślałem, dobra, to może fundusze, bo miałem taką przerwę przez jakiś czas, później pomyślałem, dobra, trzeba wrócić, bo oczywiście z tego, co pamiętam, wtedy wszystko rosło, więc jak wszystko rośnie, to coraz większą czujesz presję, że powinieneś coś z tym zrobić, no to zrobiłem. Wszedłem w te fundusze i nawiązując do twojego pytania, to właśnie na funduszach miałem tak, że uciekłem z tych funduszy, też się do nich zraziłem, właśnie dlatego, no bo zaczęła się wtedy, to był 2008 rok, więc wtedy wszystko zaczęło się sypać po prostu, bo jeszcze śmiesznie, ja chwilę wcześniej kupiłem mieszkanie, więc dosłownie na szczycie górki miałem kupione mieszkanie, więc to był po prostu piękny czas, wysokie stopy procentowe, tak, spadające wszystkie fundusze, które posiadam i tak dalej, więc tam uciekałem i bardzo, bardzo długo. Mój plan B to było po prostu trzymać kasę na koncie i się tym w ogóle nawet do tego nie wracać i nie zaglądać, bo teraz jest kryzys. I oczywiście przegapiłem kompletnie moment, kiedy ten kryzys się skończył, kiedy to wszystko już odbiło od dawna, tak, no to ja cały czas siedziałem sobie po prostu z pieniędzmi na koncie i tyle. No ja 2008 rok też pamiętam bardzo dobrze, to właśnie był mój chrzest bojowy, wtedy dowiedziałem się, czym jest ryzyko inwestycyjne w inwestowaniu. Rafał, czyli co, ten kryzys 2008-2009, spadki, które w tym czasie trwały, no dały ci w kość i co, zraziłeś się do inwestowania i wtedy przestałeś w ogóle inwestować? Co było dalej? Dokładnie tak. Trochę później, tam wiadomo, zdarzały się jakieś takie śmieszne rzeczy, typu kupiłem sobie Bitcoina na przykład, potem go sprzedałem, bo był krach, którego nie widać nawet na wykresie w tym momencie, więc bardzo żałuję, że to wtedy zrobiłem, bo teraz chyba samochód mógłbym sobie za to kupić, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, ale też pamiętam, że później już właśnie po tym 2008, to już nie wiem, to był 2015, no 2015 mniej więcej wróciłem do Bitcoinów, bo wtedy tam był rajd, już taki początek tych rajdów, którymi teraz dojechaliśmy do tych wysokich poziomów. No i tam próbowałem łapać górki i dołki, więc tam była taka nawet nie analiza techniczna, tylko po prostu kup, sprzedaj, byle bądź. Próbowałem się zabezpieczać stop lossami, które spowodowały na Bitcoinie to, że notorycznie mi się odpalały stop lossy tymi takimi super głębokimi jakimiś takimi pikami w dół, więc wtedy się nauczyłem, że okej, to chyba nie ma sensu. No i oczywiście, jak się to mogło skończyć? No skończyło się tak, że tak kupowałem, sprzedawałem, że w efekcie zaczął się dosyć duży obsuw na Bitcoinie. No i oczywiście byłem znowu na minusie, znowu się wycofałem, coś tam mi zostało,
tych bitcoinów, to wsadziłem to na cold wallet po prostu, w sensie poza giełdę. I powiedziałem, dobra, nie ruszam, niech sobie siedzi, nie zajmuję się tym w ogóle i ogólnie moje oszczędności zacząłem upychać po lokatach. I w ogóle jakby przestałem inwestować w jakiekolwiek rzeczy tego typu. I co, jak to się stało? No bo wiem, że w końcu wróciłeś znowu na rynek. To co, dopadł cię kryzys wieku średniego, czy były jakieś inne przyczyny? Nie, znaczy to jeszcze śmieszna anegdotka z tymi lokatami, bo zapakowałem te pieniądze do Idea Banku, który rok później zbankrutował i został wchłonięty przez PKO, więc przeszedłem pełną ścieżkę i wszystkie możliwe jakby takie, właśnie to co powiedziałeś, taka nauka, co to znaczy ryzyko inwestycyjne, jakby ja zrobiłem ją w całości. Nie straciłem na tym Idea Banku swoją drogą nic, szczęśliwie, ale to co spowodowało, że wróciłem do inwestowania, to było to, że Zendesk kupił Base, czyli ten startup, w którym pracowałem wtedy. Zendesk jest dużą amerykańską firmą, też kiedyś był startupem, no ale jest 20-krotnie był większy. No jako, że ja byłem wtedy, prowadziłem zespół, byłem menadżerem, no to dostałem jakiś pakiet po prostu akcji, więc pojawiły się na horyzoncie jakieś pieniądze, które zaczną do mnie spływać. Tam jest, wiadomo, to jest vesting tak zwane, czyli te pieniądze dostajesz dopiero po roku, no ale już wiedziałem, że okej, za chwilę dostanę konkretnie. To już było takie na tyle konkretne pieniądze, że już wiedziałem, dobra, to było w ogóle dwa razy więcej, niż ja miałem w ogóle oszczędności wtedy. A jeszcze do tego w międzyczasie Zendesk strasznie urósł. Ta spółka miała chyba w szczytowym momencie 150% do tego kursu, bo mieliśmy te opcje o konkretnej kwocie, tak? Więc tam po prostu było 150% czystego zysku, tylko trzeba było doczekać. Nie wiem, tam wszyscy, pamiętam, czekali, że będą mogli sprzedać te akcje. I to spowodowało, że wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić, muszę wrócić do inwestowania, koniecznie. No i co, znowu zacząłeś się rozglądać, co aktualnie jest na rynku, w co można zainwestować? Czy to właśnie wtedy pojawiły się u ciebie na horyzoncie ETF-y, czy ponownie sięgałeś po na przykład akcjach pojedynczych spółek? Nie, wtedy już wiedziałem, czego nie chcę. Dużo lepiej znałem siebie. Też w ogóle praca w tym startupie, myślę, strasznie mnie rozwinęła pod też kątem oceniania rzeczy, podejmowania decyzji na przykład. Czasami do przesady ja podejmuję decyzje w Excelu praktycznie na wszystko. Jak muszę coś większego kupić, to są ogromne tabelki. I to, czego ja się tam nauczyłem, to nigdy nie patrzeć na rzeczy na zasadzie za i przeciw, tylko zawsze wychodzić od strony wymagań. Jakie są moje wymagania co do tego, co będę w tej chwili robił? Więc ustanowiłem sobie po prostu wymagania co do mojej strategii inwestycyjnej. Tak, że już wiedziałem, że na pewno nie może być tam mnie. Tam nie może być mojej decyzji w ogóle, w sensie poza tą startową, w jakie strategie wchodzę. Chodzi ci o to, że nie mogło tam być miejsce na taką twoją subiektywną opinię czy odczucia co do sytuacji danej spółki czy rynku ogółem, tak? Dokładnie tak. Czyli usuwam siebie z tych inwestycji. Wiem, że chcę szybkiego zysku mimo wszystko, bo to lubię, nie lubię czekać, jestem niecierpliwy, ale też nie toleruję straty, co już nauczyłem się właśnie na tych moich wszystkich poprzednich doświadczeniach, więc chodziło o znalezienie jakiegoś balansu pomiędzy jednym a drugim, tak? No to było kluczowe, więc byłem gotowy, to nie musi być zysk jak na Bitcoinie, ale też nie chodzi o to, żeby to był zysk jak na lokacie i bezpieczeństwo lokaty, coś po prostu pomiędzy. I też to, że ja bardzo lubię mieć kontrolę nad rzeczami i mieć jakiś wpływ mimo wszystko, więc wiedziałem, że ten, albo coś robić przynajmniej. I ten takie typowe portfele, które wtedy oglądałem sobie, jakiś typowy buy and hold, taki 80-20, jakiś golden butterfly, no to mnie nie przekonywało do siebie, bo no tam kupujesz i wszystko się sypie, a ty dalej w tym siedzisz, jakoś to mi się trochę nie podobało. No i zacząłem bardzo głęboko się rozglądać i szukać, co robić. Strasznie to było trudne, bo generalnie no, wszystkie tego typu informacje są po angielsku, są na rynek amerykański, czasem europejski. Na Polskę były właśnie no, takie, na Polskę, tak? Typu, no nie ma ETF-ów na polską giełdę. Okej, super, ja wcale nie chcę inwestować na polskiej giełdzie. Chcę inwestować pewnie na cały świat, tak? Ale tam w tamtych strategiach znowu, no to ta część stabilna, no to są amerykańskie obligacje. No to wiadomo, że to nie jest dla nas część stabilna, no bo jest
przede wszystkim ekspozycja na dolara, to jest zupełnie inna sytuacja, ale też to, że to był jeszcze ten okres, gdzie były ultra niskie stopy procentowe, więc jakby wszyscy wieszczyli, że tak, tak, 80-20 było do tej pory super, ale teraz, czy to jest takie super, co się będzie działo z tymi obligacjami, to nie wiadomo. Więc dużo czasu mi zajęło, żeby coś sensownego znaleźć. No i skonstruowałem swojego takiego potworka w spreadsheetach właśnie, który mi to wyliczał. I robiłem 4 strategie na raz, nie mogąc się zdecydować na jedną. Tak, właśnie 4 strategie to sporo, tak, takie moje było, moja myśl, która mi przyszła na myśl, kiedy o tym powiedziałeś. No ale to powiedz w takim razie, jakie to były dokładnie strategie? Pewnie. One wynikają przede wszystkim w ogóle z tej mojej ścieżki, tak? Chciałem w stosunkowo krótkim czasie przetestować różne rzeczy i zobaczyć, co tak naprawdę mi najbardziej odpowiada i też przetestować jakieś założenia, które miałem. Więc jednym z moich założeń było też to, żeby maksymalnie się zdywersyfikować. Więc ja chciałem mieć 3 waluty, mniej więcej porówno. Chciałem mieć kilku brokerów, żeby to nie trzymać wszystkich pieniędzy u jednego. To nie były może takie pieniądze, żeby to był jakiś problem, ale już nauczyłem się w międzyczasie, żeby myśleć długoterminowo, tak? Czyli jeśli pracujesz na wcześniejszą emeryturę, no to pewnie potrzebujesz tam te kilka milionów na tym koncie, więc chcę tak, żeby ci brokerzy sobie powoli rośli. Też nie wiedziałem, który z nich jest spoko, a który nie. Więc z tego trochę wyniknęło właśnie to, że są te 4 strategie, bo miałem 4 brokerów. U każdego z nich mogłem przetestować coś innego i każdy się do czegoś innego nadawał. Więc po pierwsze miałem taki typowy buy and hold. To był gdzieś na początku Golden Butterfly, ale już nawet nie pamiętam, jakie tam były wagi w tym momencie, ale to są akcje, polskie obligacje i złoto. Czyli mimo wszystko, bo powiedziałeś, że ta koncepcja portfela pasywnego, no wcześniej wspomniałeś o przykładzie portfela 80-20, tutaj ten, jak rozumiem, miał więcej aktywów niż tylko akcje, obligacje, ale to nadal jak rozumiem, koncepcja taka bardziej pasywna, czyli ta, która wymaga niestety no, trochę dłuższego horyzontu inwestycyjnego ze względu na zmienność, którą ten takie podejście, taki portfel no, doświadcza w międzyczasie. Ale mimo wszystko chciałeś mieć jako jedną z tych 4 strategii właśnie takie podejście. Zdecydowanie tak. W sensie tak dużo ludzi to stosuje, że nie przetestowanie tego uważałbym za kompletny błąd. Tak? Te taktyczne strategie są dużo bardziej niszowe, więc to przynajmniej miałem tak, że jeśli te taktyczne kompletnie będą niewypałem, to przynajmniej ta 1/4 tego portfela, to swoją drogą nie był równy podział, ale ta część tego portfela będzie przynajmniej względnie przewidywalna, tak? W długim terminie, oczywiście. To ile tam było składników? 4, 5? 3. Akcje, polskie obligacje i złoto. Po prostu kojarzę, że w system traderze Jacka Lemparta ten Golden Butterfly jest oparty o jakieś chyba 4 ETF-y. Ale być może jest tak, że nie wiem, akcje są rozbite na 2 ETF albo obligacje, teraz dokładnie nie pamiętam. Tak, on jest bardziej rozbudowany, tylko mówię, od tego się zaczęło, a później zacząłem ciąć po prostu. Okay. I upraszczać, no bo ja też lubię mimo wszystko, lubię prostotę. Drugą strategią, którą stosowałem, to jest Protective Asset Allocation, to się tak nazywa. To jest strategia typu dual momentum, czyli śledzenie trendu. I ona działa na zasadzie takiej, że jest 15 ETF-ów się śledzi. Wiadomo, no, robi mi to po prostu spreadsheet wtedy. I jeżeli krzywe tam odpowiednio się przecinają, to wtedy robisz odpowiedni rebalancing. I on miał jeden bardzo fajny patent, który mi się podobał i oczywiście dobrze wypadał na backtestach przede wszystkim, takich dłuższych. W kontekście, ja robiłem te backtesty właśnie z perspektywy złotówki, to jest istotne, więc miałem to wszystko poprzeliczane i to jest też portfel na Europę, czyli na UCITS-ach on miał być robiony, Interactive Brokers, więc bez zabezpieczenia podatkowego, tak, więc ja tam byłem gotowy płacić podatki i tyle. Nie przeszkadzało mi to jakoś wtedy przynajmniej. I on działa na tej zasadzie, że jeśli chyba więcej niż 9 tych ETF-ów jest na minusie, ma sygnał sprzedaj, to wtedy 100% wychodzisz z rynku i przechodzisz do bezpiecznego aktywa.
No i tu nie mogły być to polskie obligacje, bo one mają zbyt wolny czas wejścia i wyjścia, więc tam na początku przechodziłem na europejskie obligacje albo amerykańskie, ale tam wtedy na europejskie, ale one niestety non-stop traciły, więc później zacząłem wychodzić po prostu do euro, na którym też straciłem. No, wtedy chyba nie było jeszcze ETF-ów na polskie obligacje. Teraz są, więc być może one byłyby obecnie bardziej poręczne. Być może tak, ale właśnie pamiętam, że szukałem tego i nie byłem w stanie go też zbaktestować. I więc jakby gdzieś to zostawiłem. Inna kwestia, że mi w ogóle cały czas mam ten problem z ETF-ami na obligacje, że dla mnie one się zachowują nieracjonalnie, w sensie na odwrót versus stopy procentowe, więc zawsze wolałem po prostu te zwykłe obligacje, które kupujesz, skarbowe, przynajmniej wiesz, co się z nimi będzie działo. Te detaliczne. Detaliczne, dokładnie. Mhm. No, ale stosowałem taką strategię, ona oznaczała oczywiście, że praktycznie co miesiąc ja tam robiłem dosyć duże zmiany, nie całego portfela, to był jej plus, tylko jakiejś części portfela. Czasem trzeba było trochę dodać, czasem było troszeczkę odjąć, tam kilkanaście procent na ogół. No jak się zaczynał kryzys, albo był taki, to było po pandemii, ale tam wiadomo, były górki i dołki w tym okresie, no to on, tam trzeba było wchodzić i wychodzić, jakby to w pewnym momencie już, pamiętam, że parę razy ominąłem wejście z powrotem, bo miałem takie przeczucie, że to na pewno nie urośnie, to nie jest ten moment. To się nie może wydarzyć, to się nie może udać. Tak, i tu akurat miałem rację. O, a to ciekawe. No ale to był taki typowy... Czyli jednak masz intuicję. No mam. Ale to mi też pokazało, że to nie jest do końca ta strategia pewnie, jaką powinienem robić. Bo jednak skoro ją troszeczkę oszukuję, nie zawsze mi się chce ją robić ten rebalancing, on zajmował dużo czasu, bo jednak czasem trzeba było sprzedać na przykład 9 spółek. Więc na początku wystawiałem, robiłem zakupy przez limity, później już wszystko po market, bo po prostu nie chciało mi się czekać. Więc to nie jest idealne. To wśród tych 15 instrumentów to były akcje czy ETF-y? Nie, ETF-y, tylko i wyłącznie. ETF-y, okej. Okay. I powiedziałeś, że sygnały kupna lub sprzedaży pojawiały się wtedy, kiedy dochodziło do przecięcia wykresów tych ETF-ów, czy ja dobrze zrozumiałem? Tak. Tam są, już nie pamiętam dokładnie, jaka jest specyfika, ale tam się po prostu liczy te średnie kroczące. I tam dłuższa średnia przecina krótszą średnią, to wtedy jest sygnał sprzedaży lub kupna. No i dzięki temu, że to jest na ETF-ach, też łatwo to zbaktestować bardzo długo w czas, no bo można sobie wziąć jakiś fundusz po prostu i sobie wydłużyć jakby ten okres. Ewentualnie czasem w oparciu o indeksy pewnie można taki backtest wykonać. No tak, tylko tutaj przez to, że jest 15 ETF-ów, to nie zawsze na wszystko znajdzie się sensowny indeks. Łatwiej jest znaleźć ten ETF. Zwłaszcza, że na przykład są już na to konkretne artykuły pod Protective Asset Allocation, które gdzieś robią analizę, na przykład, które ETF najsensowniej wybrać z danej kategorii i tak dalej. Ja sobie to jakoś dopasowałem do polskiej sytuacji i tego, co jest dla mnie dostępne, ale byłem tak dosyć blisko tej właściwej wersji, że tak powiem. Czy w związku z tym, że czułeś potrzebę, żeby oszukiwać tą strategię, to czy ten portfel uchował się w twoim portfelu, czy z czasem od niego odszedłeś? Z czasem od niego odszedłem, ale nie dlatego, że coś było z nim nie tak. Po prostu ten spreadsheet przestał mi działać. Już okay. nie miałem siły go naprawiać, a już w tym czasie pracowałem nad Capitali, a Capitali nie obsługuje jeszcze takich strategii. Chciałbym, żeby to robiło, pewnie jak będzie, to jest duża szansa, że do tego wrócę, ale tu jest pewna gwiazdka, bo na konferencji dowiedziałem się na temat Managed Futures, więc być może to one załatwią właśnie tą potrzebę wchodzenia i wychodzenia, tylko ktoś będzie to robił za mnie, więc jeszcze zobaczymy. Powiedziałeś o dwóch strategiach, a łącznie były cztery. Tak. Miałem jeszcze Advanced Dual Momentum, to jest taka strategia hardkorowa, 100% się przerzuca po prostu albo, i to jest też ETF-y, i to jest takie typowo podamerykańskie, w sensie w Europie na backtestach wychodziła mi ta strategia fatalnie, ale w Stanach na tych ETF-ach, na których ona była zbudowana, faktycznie wyniki były super, tylko że tam się kupuje SPY albo małe i średnie spółki, albo długoterminowe bondy i tyle, te trzy. Mhm. Tak się rotuje między nimi.
I to robiłem na u amerykańskiego brokera, gdzie nie mam, nie mam opłat po prostu za wykonywanie tych zakupów i sprzedaży. I ta strategia szła bardzo dobrze, ale finalnie ona ma u mnie największą stratę. Tak jak się spojrzy na jakby taki dłuższy horyzont, to ona ma, znaczy one wszystkie mają zyski jakby, wszędzie jestem na plusie, ale mimo wszystko ona no, zwróciła się najmniej w tym czasie. Ale i to jest mój problem właśnie ze spreadsheetami na przykład i w ogóle tego typu działaniami. Nie jestem w stanie zweryfikować, czy to błąd strategii, w sensie błąd, czy taka jest ta strategia po prostu, co jest dla mnie okej, do zaakceptowania, czy na przykład właśnie to, że gdzieś się spóźniałem, czy że może coś zmodyfikowałem w tej strategii, tak, czy może koszty podatkowe mnie tam dociążyły, tego nie wiem, tak, muszę sobie to jeszcze tego nie przeanalizowałem, ale myślę, że to jest super ważne właśnie w takich strategiach dynamicznych, że bardzo ciężko jest je realizować tak naprawdę koszernie, robodoradca może to zrobi za ciebie, ale tak czysto po ludzku jest to po prostu trudne, co nie jest niemożliwe, ale myślę, że warto sobie wtedy śledzić, czy faktycznie to, co ja robię, i to w ogóle jest ta strategia, czy mi się tylko tak wydaje i później mówię, a wyszedłem z tego, w ogóle zero zwrotów, kompletnie bez sensu, a to okazuje się, że to strategia jako taka powinna dać ten zwrot, tak, no ale problem leży gdzie indziej. A czwartą strategią, już tylko zamykając, to jest na IKE taki zmodyfikowany ADM, no bo mam IKE w mBanku i tam po prostu połowy tych ETF-ów nie było tak, żeby to skonstruować sensownie. Tam mi wychodziło, że opłaty mBanku versus podatek to się będzie opłacać, no i to jest taka strategia, która jako jedyna faktycznie jest, była na minusie w tym czasie totalnie. Więc ją przerwałem. Gdzieś w połowie eksperyment po prostu przerwałem i kupiłem tam czysty cały świat, akcje i zostawiłem. I słuchając o twoim portfelu, czy tych czterech strategiach, no wydaje mi się to bardzo ciekawą koncepcją, bo jest to pewnego rodzaju połączenie i strategii pasywnej oraz tych kilku aktywnych, które chyba są do siebie dość podobne. Tak. To, co mnie ciekawi i nasuwa mi się takie pytanie, no bo to podejście aktywne, ono może dać większy stopę zwrotu, i daje nam być może często też takie poczucie, że reagujemy na to, co się dzieje na rynku. Jak zaczyna rynek spadać, to prawdopodobnie dostajemy sygnał sprzedaży, uciekamy i nie jesteśmy zanurzeni w tych spadkach, być może jest to psychicznie korzystne i sam tego niejednokrotnie doświadczałem, realizując jedną ze swoich strategii aktywnych. Natomiast dobrze też pamiętam, że one mają też swoje wady, ponieważ przynajmniej w tej mojej strategii większość transakcji kończyła się stratą, a mniejszość zyskiem i ona może była zyskowna na samym końcu, może nie jakoś Bóg wie jak, ale była zyskowna, to jednak trudnością dużą było to, żeby wytrzymać te proporcje, że tych transakcji stratnych, nawet jeżeli to są małe straty, to jest ich tak wiele, przeważnie większość i często dochodziło do serii wręcz strat, co może powodować, że na jakimś etapie ja stwierdzę, ta moja strategia przestała działać i ja się z niej wycofuję, porzucam ją. Czy ty miałeś takie trudniejsze momenty w czasie testowania tych strategii? No tak jak powiedziałem, tą zmodyfikowaną, ale to jest wymyślona przeze mnie, backtestowana strategia na IKE, to ją przerwałem, bo tam po prostu to nie miało sensu i tam cały czas coś się nie kleiło. Nie wiem dlaczego, ale przerwałem. Ale dwie pozostałe, ten ADM, czyli to, co robiłem na amerykańskiego brokera, to on nie dawał mi zysków, właśnie takich, jak oczekiwałem, w końcówce zwłaszcza, ale jak dawał zyski, to trochę tak, jak powiedziałeś, tam właśnie był mniej więcej podobny profil, że było sporo strat w pewnym momencie, ale jak były zyski, to były dosyć duże, więc finalnie jakby to wychodziło na plus, ale jednak jakby tam nie miałem, były jakieś wątpliwości może, ale miałem pamiętam, że miałem strasznie dużo spokoju dzięki temu, że to robię. Że właśnie jak się na przykład zaczyna kryzys i wszyscy tam gadają o tym, że tam spada, to ja mówiłem, a ja już wyszedłem sobie, jestem
zapakowane tam w obligacje, na przykład wyszedłem z rynku. I nie dlatego, bo jestem taki genialny, tylko dlatego, bo mam te strategie, które po prostu mi powiedziały, teraz wychodzimy, i to mi dawało bardzo dużo spokoju i takiego poczucia kontroli, które lubię. Za to ta strategia, ta 15 ETF-owa, powiedziałbym, że ona generalnie też miała straty, ale one były małe. W sensie takie stratne pozycje, które zamykałem, ale to nie były duże, więc tam dosyć dzięki temu, że ona była bardzo rozdrobniona, to tego się tak nie czuło. To nie było tak, że całe 6 na przykład ETF, które sprzedajesz, to wszystkie są pod wodą. Tylko na ogół tam takie drobne korekty się robiło. I ona naprawdę, bym powiedział, i ona de facto do momentu, przynajmniej kiedy ją naprawdę tak rzetelnie prowadziłem, wygrywała z tym typowym buy and hold, zaliczając w międzyczasie taki właśnie dołek, wypłaszczenie i tak dalej. Więc to jest taka strategia, do której bym, jak miałbym wybierać z tych trzech jedną z nich, to bym wybrał właśnie ten Protective Asset Allocation, pomimo że jest najtrudniejszy w implementacji, tak, najbardziej czasochłonny. A jak wyglądało śledzenie tego, jak te strategie performują? Mówiłeś, że chyba używałeś niezastąpionego Excela, arkuszy kalkulacyjnych. Dokładnie tak. Powiedziałem to z uśmiechem, ponieważ jest to bardzo powszechnie wykorzystywane narzędzie. Sam pracując jeszcze w banku kilka lat temu w biurze maklerskim, to byłem zadziwiony, jak wiele procesów stoi na Excelu, i to było czasem może wręcz, może ja na tym poprzestanę, ale jest to bardzo powszechnie wykorzystywane narzędzie. Zdecydowanie tak. W moim przypadku jest dokładnie tak samo, chociaż ja bardzo naprawdę chciałem znaleźć jakąś aplikację, która by mi to zrobiła, ale nie byłem w stanie takiej, która pogodzi właśnie to, że jestem Polakiem, który jednak chce inwestować poza Polską zdecydowanie, ale jednocześnie też mieć jakieś inwestycje tutaj i prowadzić do tego strategię. I to jest takich kilka i, które powodują, że wszystko, co znalazłem, nie spełniało jakby tych założeń, więc zrobiłem spreadsheet. Dokładniej dwa spreadsheety, bo jeden właśnie zajmował się robieniem backtestów. On zaciągał te wszystkie dane, działał piekielnie wolno, ale tam wciągał historyczne kilkadziesiąt lat wstecz dla więcej niż 15 ETF-ów, no bo to są wszystko, to są trzy strategie, to tam było tych ETF-ów więcej, bo one niekoniecznie się pokrywały jakby tymi ETF-ami, i ten spreadsheet dawał mi te sygnały, co kupić, a co sprzedać, a raczej wagi mi podawał, tak, co powinno być w portfelu, a co nie, a drugi spreadsheet z kolei właśnie śledził performance, tam zliczał jakąś historię powolutku i on mi też podpowiadał właśnie, co kupić, a co sprzedać, już tak bardzo konkretnie, które pozycje są do zamknięcia, w jakiej liczbie, jakie są do otwarcia, w jakiej liczbie i tak dalej. No i to było spoko, jak działało, ale najczęściej nie działało w dniu rebalansowania, więc to była moja największa frustracja. Nie wiem, czy to dlatego, że wtedy większość osób tego pierwszego dnia się rzuca na Google Finance i po prostu on przestaje działać, ale nie pomyślałem jakoś o zmianie dnia rebalansowania, ale nie bardzo to po prostu działało. Więc często opóźniałem to, dzień, dwa, trzy na przykład, tak. Na szczęście dzięki temu, że ja miałem to wszystko w miarę na osobnych brokerów, robiłem różne strategie, to nie musiałem robić przelewów pomiędzy brokerami, bo wiadomo, taki przelew to jest czasami nawet tydzień, żeby coś sprzedać, zostało to na koncie, później przelać, czasami wymienić waluty jeszcze po drodze, to wtedy to już się kompletnie rozjeżdżało, jeśli musiałem gdzieś robić tego typu operacje. I rozumiem, że wtedy stwierdziłeś, że po prostu musisz stworzyć jakieś narzędzie, które będzie pełniło tą samą funkcję, ale nie będzie się tak wysypywać, mówiąc w cudzysłowie. Dokładnie tak. To był ten moment, 2 lata temu, trochę ponad. To rozumiem, że właśnie to Capitali ma pełnić właśnie tą funkcję. Tak, dokładnie. Capitali to jest mój zastępnik do spreadsheetów. To co dokładnie Capitali ma robić? Capitali generalnie jest narzędziem do śledzenia inwestycji właśnie w pierwszej kolejności, ale też, czyli to jest ten mój pierwszy Excel, ale też chcę, żeby w dalszej przyszłości pozwalało na stworzenie i zoptymalizowanie strategii inwestycyjnej jakiejś własnej. Czy to pasywnej, czy to dynamicznej, czy aktywnej. Więc i przede wszystkim jest to narzędzie, które ma
moim założeniu być tak elastyczne jak Excel, tak? No bo ja, takich narzędzi jest multum, tylko ja właśnie nie byłem w stanie znaleźć takiego, którym ja mogę faktycznie śledzić te rzeczy, które posiadam. Na przykład mam mieszkanie, które wynajmuję. Też dla mnie to jest składnik majątku, na który patrzę, taki zdecydowanie stabilizujący w ogóle cały ten portfel. Już nie mówię nawet o wzroście wartości mieszkania, co jest przyjemne w ostatnim czasie oczywiście, ale też po prostu na przykład dochód z wynajmu, czy rzeczy tego typu. I w Excelu to jest łatwo zrobić, tak? Excel przyjmie wszystko. Więc chciałem stworzyć narzędzie, które tak samo przyjmie wszystko, bo wiadomo, że są jakieś limity zawsze, ale żeby ono było jak najbardziej elastyczne, tak żeby taki ktoś jak ja, gdzieś na świecie, nie tylko w Polsce, jak je znajdzie, był w stanie przejść tą ścieżkę, którą ja chciałem wtedy przejść i mi się nie udało. To jeszcze nie jest w tym miejscu, bo jeszcze nie da się zrobić tej strategii, ale to jest tak jakby taka wizja, którą mam wokół tego. No i druga rzecz to jest prywatność. Wszystkie narzędzia, gdzieś te twoje, wszystkie dane finansowe siedzą na jakimś serwerze. Ktoś może tam zawsze zajrzeć, ktoś się włamać, może to ściągnąć. Jest to piękna pożywka na phishing później, tak jak ktoś wie, na jakim koncie masz jakie środki. Więc to jest chyba jedyne narzędzie, które jest, wszystkie twoje dane są zaszyfrowane na telefonie czy komputerze, więc jakby to jest taka druga rzecz, na której mi zdecydowanie zależało. No i trzy, to ma być po prostu ładna, prosta w obsłudze aplikacja, która daje ci dużo mięsa. Nie jest tylko tam, ile masz, tylko tak możesz z niej się coś dowiedzieć faktycznie. Czy to jest narzędzie, które już działa i czy ewentualnie jest dostępna jakaś wersja demo? Zdecydowanie działa już od dłuższego czasu. mycapitali.com jest wersja demo, w sensie nie trzeba się rejestrować, żeby zobaczyć, jak to działa na jakichś danych. No a potem można włączyć sobie dwutygodniowy trial. To podrzucimy link pod nagraniem, a póki co chciałbym cię dopytać, wrócić do wątku tych strategii. Czy pewnie po tym okresie próbnym, bo to był pewnego rodzaju test z tego, co słyszeliśmy, ty kontynuujesz realizowanie tych strategii, czy nie wiem, zrezygnowałeś z części z nich? Jak to wygląda teraz? Okej, okay. No tak jak wspominałem, musiałem zrezygnować, bo te spreadsheety nie działają, a nie ma narzędzi, którym mógłbym w tej chwili innych, którym mógłbym dostawać te sygnały kupna-sprzedaży według tych ETF-ów, które ja wybrałem, więc po prostu postanowiłem przerwać i dobrze się nawet złożyło, bo akurat ta decyzja pojawiła się w momencie, kiedy ja w większości i tak byłem w obligacjach i euro i dolarze, tak, no bo przestałem uciekać do obligacji amerykańskich i europejskich, więc ja i tak to był moment, kiedy wiedziałem, że dobra, to jest czas, kiedy trzeba zacząć wracać na rynek, żeby go nie przegapić, żeby on mi gdzieś nie odjechał, no i wtedy postanowiłem, że robię ten buy and hold de facto wszędzie, no bo to jest jedyna strategia, którą jestem w stanie monitorować łatwo, nie potrzebuję tutaj sygnałów. I w zasadzie mój portfel w tej chwili wygląda tak, że mam 50% całego portfela, to jest cały świat large cap i to jest kilka ETF-ów, nawet nie jestem w stanie wymienić, jakie one są, bo to wynika częściowo, bo na przykład DEGIRO zmieniło zdanie i nie możesz z jakiegoś powodu kupić ETF-a, który nie ma KIDA po polsku, niestety, ale później stwierdziłem, że w sumie czemu nie? No jest to też jakiś rodzaj dywersyfikacji, one wszystkie śledzą te same indeksy, plus to jest taka dodatkowa dywersyfikacja, bo później się dowiedziałem, notabene robiąc Kapitali, że na przykład ta ekspozycja regionalna, jak się tam czyta, no to w jednym to jest cały świat, ale w innym jest cały świat trochę bardziej cały, tak? No bo jest trochę więcej tego emerging markets, oni po prostu polują trochę inny indeks, idą trochę szerzej, więc ja mam taki mix, mam MSCI, ale mam też FTSE na przykład. Nie jestem tutaj jakimś zbyt religijny jakby pod tym kątem. 25% to jest u mnie SPY po prostu i to jest mój kandydat do wymienienia go na Managed Futures w dużej mierze właśnie. Później 15% to są polskie obligacje. No i zostało mi 5% złota, które tam po prostu miałem wcześniej w tej strategii, tej ala Golden Butterfly z obciętymi skrzydłami i 5% krypto. I te krypto to jest mój taki, ta część portfela fun and games, jak to nazywam, że po prostu rób tam sobie co chcesz, to nie jest strategia,
czy to będzie rosło, czy to będzie malało, nie rebalansuję w ogóle tego, tylko to sobie ma tam siedzieć i ma być do 10% mojego portfela, więc na razie jest jeszcze spoko. A czy nie rozważasz przenoszenia tej części aktywnej swojego portfela do rachunków emerytalnych w większym stopniu po to, żeby oszczędzać na podatkach i unikać konieczności właśnie płacenia tego podatku w razie zysku, który się pojawia przy tym rebalansingu, czy przy zmianach po prostu alokacji? Zdecydowanie tak, przy czym to już to mam zrobione. Mam na emerytalnych kontach, jakby to też była rzecz, którą zrobiłem w tym roku, zmaksowałem po prostu konta emerytalne, wszystko co się dało. Po przeczytaniu notabene książki Michała Szafrańskiego po prostu kupuj, sprzedałem też PPK, zrobiłem to tego samego dnia praktycznie, bo właśnie potrzebowałem jakiegoś takiego sensownego elaboratu na ten temat, które z tych emerytalnych wehikułów mają najwięcej sensu. Chociaż paradoksalnie PPK dało mi bardzo duży zysk, bo on był tylko na polskiej giełdzie, która bardzo ładnie wystrzeliła do góry w międzyczasie, ale sprzedałem to w całości, no i to wyjechało właśnie na konto emerytalne. Poza Finaxem oczywiście mam 100% cały świat, large cap, dokładnie tak samo. I moja strategia teraz po właśnie tej nieudanej próbie prowadzenia strategii dynamicznej na koncie emerytalnym, po prostu postanowiłem, że na kontach emerytalnych mam tylko i wyłącznie bardziej ryzykowne rzeczy, no bo one w długim terminie mają szansę na najwyższy zysk i są w pełni zdywersyfikowane, więc tam, żeby nie kombinować, mam jeden ETF, bo no tam jest drogo po prostu, tak? Kupowanie, sprzedawanie kosztuje pieruńsko drogo tak naprawdę, przynajmniej w mBanku. Też jestem zdywersyfikowany, mam też BOSSE, więc sobie tak mogę porównywać troszeczkę co, gdzie jest lepiej i w ogóle muszę powiedzieć, że mi się ta strategia świetnie sprawdza, bo ja właśnie z czasem w takich odstępach rocznych, dwuletnich, później robię korekty i na przykład nie jest wykluczone, że nie wiem, przeniosę się z jednego providera do drugiego, co zresztą zrobiłem z emerytalnymi, bo miałem wcześniej fundusze emerytalne, bo też chciałem zobaczyć, jak one się zachowują. No już i nie mam. Więc tak to wygląda u mnie w tym wypadku. Więc ten portfel, który powiedziałem wcześniej, to jest taki portfel typowo inwestycyjny, nieemerytalny. A czy zerkasz czasami na atlas ETF.pl, poszukując ETF-ów, które by spełniały twoje kryteria w inwestowaniu? Ostatnio nie miałem takiej potrzeby, bo inwestuję cały czas w te same rzeczy i z jakiegoś powodu technicznego nie byłem w stanie dostać się na atlas ETF, ale mam nadzieję, ale już sobie to zmieniłem, bo to mój router z jakiegoś powodu nie chciał mnie tam wpuścić, ale w każdym bądź razie, zwłaszcza od kiedy dowiedziałem się zresztą na konferencji, że na Atlas ETF są zarówno amerykańskie, jak i europejskie ETF-y, to pamiętam, że jak siedziałem i padło ze sceny, to miałem tak, kurczę, to jest naprawdę chyba jedyny serwis, który ma coś takiego i podaje te dane w sensowny sposób. Ja naprawdę przeszedłem przez całą masę stron tego typu. To było ekstremalnie frustrujące, że zawsze trzeba było wybrać amerykańskie ETF-y albo europejskie. Nawet chyba nie pamiętam, chyba nawet nie trafiłem na serwis, który miałby oba, a jeśli nawet był, to pewnie był na tyle kiepski, że jakby w ogóle z niego nie korzystałem. Więc to mi jakby spowodowało, że tak, wiem, że na 100% jak będę czegoś szukał, to na 100% skorzystam z Atlas ETF. To jest, na pewno Managed Futures będę tam szukał, mam nadzieję, że są, ale wydaje mi się, że tak. Tak, są. Ja też zawsze dziwiłem się temu, dlaczego albo są portale z ETF-ami europejskimi, albo z amerykańskimi, a nie razem, ale wdrażając jedne i drugie, zrozumiałem, dlaczego tak się dzieje, ponieważ to są jednak dwa światy i trudno jest znaleźć zawsze wspólny mianownik. Czasem po prostu są pewne różnice, nie wchodząc teraz w szczegóły, które utrudniają to, żeby to prezentować razem. Ale póki co udaje się to i staram się, aby to wyglądało coraz sprawniej i coraz łatwiej się z tego korzystało. No właśnie, bo ty korzystasz i z ETF-ów europejskich i chyba też amerykańskich, bo tak przynajmniej zrozumiałem sposób, w jaki realizujesz te swoje strategie. Będziemy zbliżać się już powoli do końca. Powiedz, co na dzisiaj jest dla ciebie najtrudniejsze w inwestowaniu? Powiedziałbym, że na dzień dzisiejszy może ilość wiedzy i zmiennych do wchłonięcia, jakieś emocje wokół tego, tak? No bo zawsze się wydaje, że już teraz na 100% musi to wszystko się zawalić i nie ma innej możliwości.
gdzieś niespokoju mi nie daje ta myśl, że jak wszyscy zaczną korzystać z ETF-ów, to na świecie będzie tylko 500 spółek na giełdzie, tak? W pewnym sensie. I nie wiem, co się stanie wtedy z tym kursem, szczerze mówiąc. Ale gdzieś ja mam też tak, że postanowiłem gdzieś postawić sobie granice, podzielić to na kroki i na przykład nie zajmowałem się do tej pory w ogóle optymalizowaniem podatków dokładnie z tego powodu. Powiedziałbym, że kiedyś moim problemem to były emocje i ten FOMO, tak, czyli fear of missing out, że ominie mnie albo moment, kiedy trzeba wyjść, albo moment, kiedy trzeba wejść, no i te strategie, czy aktywne, czy pasywne, bo ta pasywna trochę ja w mojej głowie, dzięki temu, że miałem aktywne, mogłem ją wyłączyć, zapomniałem, że ją mam. Ona po prostu jest. I to jest piękne, jak się ma nawet te 10% właśnie portfela do takiego kup, sprzedaj, zrób sobie tam co chcesz, miej sobie tego bitcoina tam, to powoduje, że możesz zapomnieć o całej tej reszcie, która po prostu pracuje na tą stabilną podstawę i wtedy myślę, że inwestowanie staje się znacznie prostsze. Ja się wręcz boję tego, jak ono jest łatwe w tym momencie dla mnie, zwłaszcza teraz wszystko ładnie rośnie, no inna kwestia, ale jak polecam to komuś, tak, rozmawiam z ludźmi, którzy nie inwestują i po prostu polecam właśnie takie, no wiadomo, najprostsze strategie, jestem wręcz gotów im usiąść z nimi i pozakładać im konta brokerskie, ale zawsze się trochę boję, okej, co się wydarzy, jak to wszystko siądzie, więc nie chcę być odpowiedzialny, oczywiście to są moi przyjaciele, tak? Nie chcę, żeby mieli mi to za złe, bo jest po prostu, jest wręcz too good to be true, tak? Pod pewnymi względami i jeśli się to sensownie zasetapuje, rozumie się, co się robi, i dobierze się strategię, która jest taka dla nas po prostu. Rozumiem, że masz obawy przed tym, aby nie doradzać znajomym, aby przypadkiem no, relacja nie była kosztem, który został poniesiony w tej sytuacji, bo można chcieć komuś pomóc, a niechcący można spowodować, że ktoś no, osiągnie efekt inny od zamierzonego, więc doskonale się rozumiem. Ja to przerabiałem na samym początku, bo chciałem pomagać rodzinie swojej, więc od tamtego doświadczenia wiem, od czasu tamtego doświadczenia wiem, że trzeba być bardzo ostrożnym i ja staram się raczej naprowadzać osoby, które mnie pytają, w co inwestować, bo to jest przy wigilijnym stole najczęstsze pytanie, żeby raczej naprowadzać pytaniami na to, właśnie jak sobie to wszystko poukładać. Ale mimo wszystko, pomimo, że jest to trudne i trzeba być ostrożnym, to gdyby ktoś się ciebie zapytał, słuchaj, jestem na początku swojej drogi z inwestowaniem, Rafał, jak zacząć inwestować? Co mam zrobić? To co byś mu odpowiedział? Najpierw zrozum, jakim rodzajem inwestora jesteś, albo raczej chciałbyś być. A żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, po prostu zastanów się, jaki jest twój profil ryzyka. Czy jesteś gotów na to, że stracisz 50% tego, co zainwestowałeś, czy 20%, czy 10%, tak? Bo to ci bardzo dużo powie. Zobacz, jak systematyczną jesteś osobą też. Jak często czytasz, jak lubisz czytać, czy potrzebujesz zrozumieć coś, jak coś działa, czy wolisz gotowy przepis na to. Ja wychodzę z założenia, nie powinno się robić nic, czego się nie rozumie, ale wiele osób tak nie ma i wiele osób oczekuje gotowych rozwiązań, to wtedy bym pewnie komuś powiedział, że to możesz skorzystać z robodoradcy w takim wypadku, albo po prostu kup jednego ETF-a 80-20 i tyle, tak? Nic więcej. Czyli szukaj najprostszych rozwiązań, jakie tylko jesteś w stanie znaleźć, które właśnie tak spełniają tą granicę tego, co chcemy coś robić, że chcę czuć, że ja inwestuję, że ja chcę po prostu mieć gdzieś to tak zaopiekowane i się tym nie zajmować. Aczkolwiek też dodam do tego to, że myślę, że zupełnie zabawa się zmienia w momencie, kiedy uzbierasz te, powiedzmy, mityczne 100 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy to jest tak, wiadomo, kwota jest czysto umowna, tak, ale po prostu dopiero powyżej jakiejś takiej większej kwoty zaczyna się odczuwać, że faktycznie nawet taki ETF, nawet taki zupełnie, nawet 50-50, to tam 1% robi już faktycznie jakąś różnicę i te pieniądze się czuje, a poniżej to jest taka właśnie zabawa, bo każdy, no, masz zysk z tego 10 zł, no, to jest 10 zł, chcesz więcej, więc ciśniesz o to, żeby było więcej, no i to takie bez sensu trochę się palisz na tym, więc po to jest te 10%, żeby się tam wyszaleć, a tutaj przede wszystkim skup się na tym, żeby w jakiś sposób uzbierać te pieniądze,
odłożyć je, oczywiście inwestować je od samego początku, ale zacząć naprawdę się tym jakoś głębiej wchodzić w to inwestowanie, jak po prostu uda ci się uzbierać jakąś większą sumkę. Rafał, dzięki wielkie, że wpadłeś do naszego programu, podzieliłeś się swoją perspektywą oraz ścieżką, którą przechodziłeś jako inwestor. No i powodzenia w dalszym inwestowaniu oraz w rozwijaniu swojego narzędzia. Dzięki wielkie i dzięki za zaproszenie. Cześć. Cześć.